z mamą mnie zabrali tutaj Dzień Dziecka i spędzam tutaj super czas. Jak co roku Muzeum Górnictwa Węglowego Sztolnia Królowa Luiza organizuje no, ten najważniejszy dzień dla dzieci w roku, czyli Dzień Dziecka. Są to imprezy tematyczne. W tym roku przenieśliśmy się w trochę cieplejszy klimat, czyli Madagaskar, a tam no, moc atrakcji nie tylko zabawowych, ale i zwierzęcych, ponieważ i na naszym parku na powierzchni i w podziemiach zagościły zwierzęta, które można spotkać właśnie na Madagaskarze. Jest tutaj bardzo fajna atmosfera, pogoda dopisała, więc myślę, że tutaj my na pewno i wszyscy pozostali też są bardzo zadowoleni. Mamy masę atrakcji, czy to dmuchane zamki do skakania, czy to zajęcia plastyczne, czy to chodzące po parku zwierzaki, które również zabawiają dzieci. Z okazji dla dziecka jestem tutaj z moimi dziećmi, z trójką dzieci. No i spędzamy interaktywnie czas, nie? Gujdo jest super, no, gruba bajtel też, podoba mi się tutaj bardzo. Jesteśmy tutaj co roku i jest wspaniale, naprawdę wspaniale. No, zapraszam tu wszystkich, idzie miło spędzić czas, popołudnie i do wieczora bawić się. Jest atmosfera super. Dzień Dziecka to dla nas bardzo ważny dzień. Z nadzieją patrzymy na nasze dzieci. Najwięcej inwestycji realizowanych w Zabrzu jest z myślą o najmłodszych. Dziś przede wszystkim życzymy naszym dzieciom spełnienia marzeń, ale też dobrej zabawy. I o tej zabawie myśląc zapraszamy do Parku 12C. Zresztą Park 12C jest ulubionym miejscem dzieci, rodziców i dziadków. Tak więc zapraszamy do parku, zapraszamy na dobrą zabawę. To bardzo interesująca, bardzo piękna przestrzeń. Przestrzeń postindustrialna. W centrum miasta udało nam się stworzyć w przestrzeni postindustrialnej bardzo piękne, bardzo ulubione miejsce spotkań, odpoczynku, no i przede wszystkim zabaw.